Podcast krytyczny. Postępowy głos w Twoim smartfonie. Dzień dobry, witamy Państwa w podcaście o książkach. Ja nazywam się Wendula Czabak. A ja Krzysztof Tomasik. Dzisiaj będziemy przede wszystkim mówić o książce Agnieszki Graf i Elżbiety Korolczuk Kto się boi gender? Ale świetna nie, książka. Ale nie tylko. Będziemy także mówić o innych książkach. Równie świetnych, z wątkiem feministycznym albo wręcz feministycznych. Zanim do tego przejdziemy, okres rozliczenia PIT-ów. Chcieliśmy Państwa zachęcić do przekazania 1% krytyce politycznej. To nie tylko teksty u nas na stronie, nie tylko podcasty. Jako stowarzyszenie działamy na wielu różnych frontach i chcemy urzeczywistnić takie marzenie o Polsce otwartej, solidarnej, przyjaznej ludziom oraz innym gatunkom. Więcej informacji na stronie www.krytykapolityczna.pl 1%. Link również w opisie podcastu. To, co bardzo ważne, nie przekazuje się 1% krytyce politycznej, tylko Stowarzyszeniu imienia Stanisława Brzozowskiego. W tych trudnych czasach prosimy wszystko się przyda. A teraz przechodzimy do książki, do naszej nowości wydawniczej Kto się boi gender? Agnieszki Graf i Elżbiety Korolczuk pod tytuł Prawica, populizm i feministyczne strategie oporu. My tak zachęcimy Państwa do przeczytania książki, natomiast w czwartek o godzinie 18 na naszym profilu facebookowym zapraszamy na premierę książki, gdzie oprócz autorek Agnieszki Graf i Elżbiety Korolczuk będzie również Ewa Majewska, Stanisław Obirek, Tomasz Markiewka, a całą rozmowę poprowadzi Agata Szczęśniak. Czwartek, 18, nasz Facebook. Zachęcamy. A teraz wracamy do książki Kto się boi gender. Mam wrażenie, że ten tytuł i podtytuł właściwie bardzo dobrze wyjaśniają, o czym jest ta książka. Najogólniej mówiąc, jest po prostu o próbie zrozumienia i rozpracowania tego fenomenu, jakim jest nie tyle sam gender, co walka z nim, która sprawiła, że połączyły się różne siły, nie tylko jednostkowe, nie tylko krajowe, ale można powiedzieć wręcz międzynarodowe, żeby właśnie walczyć poprzez walkę z genderem, tak naprawdę walczyć z pewną wizją świata, nowego świata, liberalnego świata, otwartego świata, tolerancyjnego. Coś, co wydawało się z początku jakimś dziwnym fenomenem walki o gender, niezrozumienia, czym są gender studies, co było kilka ładnych lat temu, tak. Jak pokazuje książka Agnieszki Graf i Elżbiety Korolczuk, jest po prostu zorganizowaną akcją właśnie międzynarodowych sił populistyczno-prawicowo-kościelnych, które bardzo dobrze i sprawnie się zorganizowały, żeby narzucić pewną agendę i zmobilizować masy przeciwko równości płci, przeciwko równości mniejszości seksualnych i płciowych. I to wszystko zostało w taki sprytny, bardzo przemyślany sposób zorganizowane, że w ogromnej mierze się udało. I rzeczywiście to, co pokazują autorki w tej książce, te sprawy, które często przez liberałów były nazywane właśnie zastępczymi, pobocznymi, nieważnymi, obyczajowymi, to jest też taki termin wytrych, one właściwie często ogniskują tą uwagę w stopniu maksymalnym, totalnym i właściwie wyznaczają często w polityce centrum, tak naprawdę, gdzie przebiega ta linia między walką o lepszy świat, a tą próbą narzucenia wszystkim takiej konserwatywnej, wykluczającej wizji. Tak, bo ona jest wykluczająca. Oni cały czas się podpierają tym, że jesteśmy dla ludu, który się boi tego zgniłego zachodu, tej zgniłej cywilizacji, a tak naprawdę są dla jakiegoś wąskiego wycinka, gdzie mieści się, nie wiem, promil. Tak, tradycyjne rodziny, no nie mamy dzisiaj chyba za bardzo tradycyjnych rodzin. No i przede wszystkim też te autorki też pokazują, że to są tak naprawdę te prawdziwe elity finansowe, kościelne, właśnie prawicowe, które opływają we wpływy, w pieniądze i które jednocześnie bardzo instrumentalnie traktują lud do swoich celów, a sami, co zresztą nam
pokazał niedawny przykład Ordo Iuris i tej afery właśnie obyczajowej, są hipokrytami, sami się nie stosują do zaleceń, które mają my dla innych. My powinniśmy, a oni są na innych względach. Tak, tak, to są zasady wymyślone dla innych, a nie dla nich. To jest bardzo, bardzo, bardzo ważna lektura, kolejna ważna książka Agnieszki Graf. To jest nasza autorka już od wielu, wielu lat, żeśmy książek Agnieszki wydali, no to już jest piąta, w tym wypadku jest to właśnie książka jest współautorstwa. Może wymienimy te książki, ponieważ one już nie wszystkie są dostępne. Ponieważ no pierwsza właśnie... to była Magma Agnieszki Graf. Pierwsza to była Magma, eseje, w dużej mierze właśnie eseje o Kościele, o tej też ówczesnej sytuacji Polski, także oczywiście pisana z feministycznej strony. To był wywiad Rzeka Michała Sutowskiego z Agnieszką Graf. Jestem stąd, to się nazywało, Graf Jestem Stąd, tak, i to była po prostu opowieść o jej życiu. O drodze do jakiejś takiej feministycznej, o drodze naukowej, tak, o rodzinie. Emigracji. No, wspaniały wywiad, wydaje mi się, że już jest niedostępny. Ale może gdzieś jeszcze Państwo w antykwariacie lub w sieci znajdą i wtedy zachęcamy do przeczytania. Zdecydowanie. Matka feministka, chyba jedna z najsłynniejszych książek Agnieszki Graf, to jest zbiór jej tekstów o byciu właśnie matką feministką, o sytuacji kobiety współczesnej właśnie z feministycznym nastawieniem, która zostaje matką i która też zaczyna zauważać te różne kwestie, zaczyna zauważać też, jak według niej feminizm, liberalny feminizm, liberalizm w dużej mierze te kwestie opieki zostawił, odpuścił, albo może nie dość mocno... Sprywatyzował tak naprawdę, tak, bo to albo są prywatne opiek, albo po prostu, że matka siedzi w domu i się prywatnie na swoim dziecku skupia. Tak, i to jest, to jest jakby położenie nacisku na tą kwestię i jakby zauważenie jej. No i konserwatyści by pewnie powiedzieli, jak macierzyństwo zmienia kobietę, ale to jest na szczęście przerobione intelektualnie. Feministka też może być matką, uwaga. Tak. Nawet nierzadko tak jest. W jaki sposób właśnie to można intelektualnie wykorzystać do pewnych nowych pomysłów, do popchnięcia całego ruchu w jakimś kierunku. I jeszcze dostępna książka, to jest książka Agnieszki Graf i... Marty Frey. Memy i grafy. Tak, dokładnie, to jest też zbiór tekstów. Bardzo, bardzo, bardzo serdecznie polecamy. To jest nasz cały wachlarz książek Agnieszki Graf, które przez te... No mam nadzieję, że nie dołożymy do tego jeszcze jakąś cegiełkę, tak, w przyszłości. Tak, które przez te kilkanaście lat nam się udało wydać, z czego jesteśmy oczywiście bardzo szczęśliwi. To jest też tak, że ty wspomniałaś o gender, to jest też pojęcie, które kiedyś praktycznie nie istniało, ono jest też nowe i też kiedy zaczęła być walka z gender te ładne kilka lat temu, to my oczywiście od razu żeśmy to zauważyli. I wydaliśmy przewodnik, kto się boi gender? Nie. Przewodnik po genderze, wydaliśmy przewodnik krytyki politycznej po genderze. Zasugerowałam się tytułem wtedy, tutaj. Wtedy wydawaliśmy właśnie taką serię przewodników po różnych fenomenach, osobach, zjawiskach i także właśnie bardzo szybko zareagowaliśmy i ten gender z fantastyczną okładką, której, nie wiem, może ty się podejmujesz opisać, co tam było. Mała dziewczynka w masce Vadera ze wspaniałym różowym mieczem. Cała okładka była różowa. Biała. Biała? Biała, różowy był chyba tylko miecz. I jakieś takie obrysowanie, tak. Tak, tak. Później pamiętam, jak na targach książki Jaś Kapela się właśnie przebierał tak. za sukience. To, tak, za to zjawisko z tym mieczem. To było wspaniałe, to było fantastyczne. Mieliśmy też później plecaki, koszulki, tak. też z tym znakiem graficznym. Także
Och, wspaniałe wspomnienia. Krytyka polityczna już istnieje 20 lat, wydawnictwo trochę krócej, ale też to już jest dobrych kilkanaście lat, więc oczywiście przez ten czas tych książek feministycznych, około feministycznych, feministek ukazało się bardzo, bardzo dużo. My ich wszystkich nie jesteśmy w stanie nie tylko opisać, streścić, ale nawet wymienić, co mam nadzieję, że daje ten obraz tego zjawiska. No mamy po prostu klasyczkę feminizmu Judith Butler, tu trzymam w ręku Uwikłanych w płeć, longseller, bestseller, tak. Książka wydana chyba w 2008 roku, nadal świetnie się sprzedaje. Tak, to jest taka książka, która wciąż funkcjonuje. Ja rozumiem, że po prostu dojrzewają kolejne pokolenia, są na zajęciach, na studiach, na... Gdzieś się pojawiają. Jest to książka, która po prostu otwiera jakieś klapki w mózgu i pozwala inaczej spojrzeć. Tak, to jest książka nazywana Biblią Feminizmu, Biblią Queer. Judith Butler oczywiście bardzo, bardzo ważna postać. Tutaj zresztą ze wstępem Olgi Tokarczuk, innej naszej ważnej postaci. Także oczywiście feministki. Ja nie wiem, ile już było do druku w tej książki, chyba kilkanaście. W każdym razie jest to rzeczywiście ciągle... Przynajmniej raz w roku robimy dodruk. To jest ciągle żywe i to jest ciągle wspaniałe. Ja sprawdziłem, że w sumie wydaliśmy książek Judith Butler, 6 tytułów jej autorstwa lub współautorstwa i kolejne także kolejne tytuły. No jest jeszcze jakaś książka tutaj potencjalnie, ale tak, zobaczymy. Tak, ale też właśnie wszystkim zachęconym, uwikłanymi w płeć, którzy nie odpadli, bo to też nie jest bardzo łatwa lektura, zachęcamy właśnie do sięgania też po jej kolejnej książki, chociaż no ta jest oczywiście wyjątkowa. W tej serii IDEE, czyli takiej serii bardziej naukowej, poważniejszej, która ma za zadanie przekazywać po polsku takie właśnie najważniejsze idee, w tym właśnie idee feministycznych. Takich książek klasycznych, feministycznych ukazało się no kilka. Widzę tutaj, że masz jedną z nich. To jest Karol Gilligan, Chodźcie z nami, Psychologia i opór. To jest książka psycholożki, może bardziej zrozumiała niż ta uniwersytecka Judith Butler, prezentująca właśnie kobiecość, feminizm, tą psychologię troski, więc wszystko to, co może nas zachęcić do feminizmu i pokazać też, że to kobiece spojrzenie jest ważne, warte uwagi. To się też zmienia, że to takie zarządzanie przez kobiety, czy to kobiece podejście do organizacji jest coraz bardziej atrakcyjne i też odchodzi się od takiego hierarchicznego. Stara się przynajmniej tak i wypracować ten najlepszy moment, model, połączyć te najlepsze aspekty różnego rodzaju właśnie zarządzania. Jako pojmowane jako właśnie kobiece troszczenie się o innych, słuchanie innych, wypracowywanie wspólnych rozwiązań. Tak. Inną z tej serii bardzo ważną książką była Bell Hooks, zmarła niedawno intelektualistka. To też była taka jej klasyczna pozycja, teoria feministyczna od marginesu do centrum. Jej taka jedna z najważniejszych książek. Niestety już skończyły się prawa, ona już jest właściwie niedostępna na aukcjach. Chodzi po jakichś gigantycznych cenach, ale mamy dla Państwa dobrą wiadomość, ponieważ w tym roku przygotowujemy kolejną, jedną z ostatnich takich najważniejszych książek Bell Hooks. Tym razem właśnie w sposób być może... przewrotny trochę. Albo który zostanie uznany za nietypowy, bo o mężczyznach. Tak, w czerwcu wydajemy książkę Bell Hooks Pozwólmy im cierpieć, o mężczyznach, którzy chcą się zmienić. Feministka zajmie się mężczyznami. Tak i myślę, że to pokaże to, co wszyscy wiemy, to znaczy, że patriarchat też krzywdzi mężczyzn i tak naprawdę ten system, który jest zbudowany w dużej mierze pod
pod mężczyzn i pod ich władzę nie służy tak naprawdę nikomu. Nie służy tak naprawdę nikomu, także czekamy na nową książkę Bell Hooks. Z takich nowości jeszcze, czyli w miarę nowych książek, które rzeczywiście się ukazały i które też temat feministyczny podejmują, to jest Marek Bejlin. Tak. Klimat, lewica, siostrzeństwo, rewolucje trwają, kontrrewolucje też. Wydaliśmy to chyba w zeszłym roku. Tak. I też oczywiście polecamy. To jest też właśnie książka o współczesnej Polsce, gdzie już właśnie ten temat feministyczny, temat kobiecy, nie można go zignorować, nie można go pominąć. On jest po prostu częścią różnych ważnych zjawisk, takich jak na przykład, nie wiem, katastrofa klimatyczna albo właśnie polityka. Rządy populistów. Więc to już jest właśnie to współczesne podejście. Tak jak mówiłem, krytyka istnieje już od tylu lat, że tych książek feministycznych, feminizujących, feministek mamy bardzo dużo. To jest właściwie wszystko. To z jednej strony mieliśmy nawet poradnik kiedyś, nie wiem czy pamiętasz, Feminizm jest sexy, trzech autorek, właśnie próbujące w taki przystępny, współczesny sposób, nie polski, ponieważ to jest tłumaczenie. No, wyprzedziliśmy właśnie... chyba nim pewne trendy, bo tak, chyba... nie spotkał się z takim uznaniem, jak liczyliśmy. Teraz tych książek jest po prostu mnóstwo. Tak, wtedy jeszcze chyba tutaj nikt nie był gotowy na takie podejście. Teraz ono już jest właściwie w mainstreamie. To jest pewna oczywistość. Także oczywiście mieliśmy powieści, które też z tego punktu widzenia starały się opisywać świat, sytuację kobiety, sytuację współczesnej kobiety, Polki. Pamiętam Feminizm to sci-fi, taką Frau Wolf, to pod pseudonimem napisana powieść, właśnie starająca się właśnie to podejście zanalizować. Zresztą Nieuprzejmość Kasi Kochmańskiej to jest też bardzo, bardzo, bardzo feministyczna powieść. Tego było naprawdę bardzo dużo. Widzę... No w serii niefikcji mieliśmy też, prawda, Joannę Jędrusik, która dwie Oczywiście. Książki wydała. I być może te tytuły nie kojarzą się z feminizmem, ponieważ to jest pierwszy fantastyczny bestseller 50 twarzy Tindera i kontynuacja Pieprzenie i Wanilia. To może nie są tytuły, które się bardzo kojarzą z feminizmem, ale może właściwie dlaczego nie? To znaczy trzeba właśnie w różnych aspektach i różne osoby pokazywać dla osób, które nie znają tej książki. Niedługo będzie film, co nas bardzo cieszy. To bardzo serdecznie polecamy. To jest opis, taki auto reportaż młodej kobiety, która po rozwodzie postanawia rzucić się w wir randek, używając właśnie Tindera. To jest ta pierwsza część. Tak. A druga to jest Tinder na wakacjach, czyli jedzie w daleki świat i to jest naprawdę daleki. Są tam wspaniałe historie, niesamowici bohaterowie i przy czym cały czas masz tam ten wątek, że piętnuje pewne zachowania, oczywiście, które nie są okej. Okay, Seksizm to jest w gruncie rzeczy też książka o kobiecej podmiotowości, tak, o odzyskaniu tej podmiotowości, o właśnie wypisaniu się z tego patriarchalnego schematu, który nie zdał egzaminu, który się nie sprawdził. To małżeństwo, w które ona tam zresztą bardzo zabawnie opisuje, w jaki sposób się próbowała wtłoczyć niemal fizycznie, właśnie, nie wiem, jeżdżąc na działkę i zakładając kalosze i podporządkowując się w jakiś sposób tej wizji nie tylko tego męża. Tradycyjnej rodziny, bierzemy tak. Ślub, prawda, zakładamy rodzinę. Tak. Jeździmy na działkę. I rzeczywiście ona później odzyskuje tą podmiotowość i właściwie o tym są te książki. I to jest właśnie bardzo ważne, żeby o tych kwestiach mówić z bardzo, bardzo wielu punktów widzenia. No to jest też tak, że mieliśmy też książkę o kościele kobiet Zuzanny Radzik, czyli pokazanie, w jaki sposób ta struktura kościelna jest po prostu za ciasna dla kobiet, tak, które chcą być w kościele, ale nie odpowiada w im. W jaki sposób teoretycznie oni oczywiście te kobiety przyjmują i traktują po partnersku, a tak naprawdę traktują dość...
Służebnie, no chyba. Tak. I tutaj też w tym temacie, no oczywiście musimy wspomnieć o naszym też fantastycznym bestsellerze, czyli Zakonnicy odchodzą po cichu, Marta Abramowicz. To jest rzeczywiście książka w dużej mierze, ogromnej mierze prekursorska, która jako pierwsza właściwie w Polsce zwróciła uwagę na ten drugi plan, kobiecy drugi plan kościoła. I też złamała pewne tabu, tak, że te zakonnice są po prostu wyzyskiwane kobiety. Tak, ale też co się z nimi dzieje najpierw w zakonie, w jaki sposób one są właśnie wyzyskiwane, ale też ukrywane, traktowane służebnie, ale też co się dzieje wtedy, kiedy one postanawiają zrzucić habit i w jaki sposób one wtedy funkcjonują i jak bardzo są wtedy ukryte jeszcze podwójnie czy potrójnie, bo już rzeczywiście nie tylko nie ma dla nich miejsca, ale też nie ma miejsca dla tej historii. Tutaj Marta zrobiła fantastyczną robotę i także właśnie nagrodzoną, ponieważ książka się spotkała z ogromnym odzewem. Także... No ja jeszcze właśnie teraz sobie uświadomiłam, że przecież za chwilę też wydajemy książkę o wykluczonych, grubą Marii Mamczur. No to jest świetna książka w naszej serii Niefikcja, gdzie właśnie oddaję głos osobom, które mają nadwagę. Są wytykane palcami, borykają się z różnymi problemami i... No są poddane dyskryminacji takiej też systemowej właściwie. Tak. I ona próbuje im oddać podmiotowość. Wydaje mi się, że udaje się to jej książce. Zobaczymy, jaki będzie miała odzew, ale... Tak, ale szacun. Tak, to jest jedna z tych zapowiedzi, na które bardzo czekamy. Jeżeli jeszcze rozmawiamy o tym, co było, to też chciałem wspomnieć naszą serię z różą. Och, moja ulubiona seria. Wydawaną wespół z Fundacją Róży Luksemburg, która też miała za zadanie pokazywanie kobiet, ciekawych kobiet, intelektualistek, które mają coś ciekawego do powiedzenia, ale też nie są takimi medialnymi gwiazdami. Nie zawsze ta ich historia jest tak znana i tak... No to była Maria Janion przede tak usłyszana. Wszystkim. No tutaj oczywiście tak, to jest kolejna ważna polska feministka, właściwie dwie, ponieważ Kazimiera Szczuka rozmawiała z Marią Janion. Ukazały się dwie części tej rozmowy. Ciągle mamy nadzieję na część trzecią. I to jest też no, jeszcze inny aspekt, ponieważ oczywiście Maria Janion no, jako gigantka taka polskiego literaturoznawstwa, no tutaj też w kontekście całej swojej biografii i długiego życia i opowieści o tym życiu i także o dochodzeniu do feminizmu. I to jest też, którym tak naprawdę jako teorią, jako jakąś taką intelektualną przygodą zainteresowała się dopiero w latach 90., czyli też w sumie dość późno, ale oczywiście tych książek w serii z różą było więcej. Anda Rotenberg, Agata Bieli-Kropson, a właśnie Agnieszka Graf, o której wspominaliśmy. Ludwika Wujec też była. Tak. Więc też różne aspekty i kobiety z różnych stron. Z różnymi historiami, prawda, z różnym bagażem i też z różną historią opowiedzianą. Więc to też już nasza dawna rzecz, ale też na pewno w takim kontekście kobiecym warta wspomnienia. No zresztą, jeżeli właśnie mówimy tutaj o ważnych, głośnych polskich feministkach, to właściwie wydawaliśmy wszystkie to, tak jak już wspomniana Agnieszka Graf, tak jak już wspomniana Kazimiera Szczuka. Mieliśmy oczywiście książkę Kingi Dunin, Kochaj i rób. Nie tak dawno, na inny temat, ale ukazała się książka Bożeny Kew, nominowana zresztą do Nike Strażnicy Fatum, opisująca kwestie żydowskie w polskiej literaturze tuż powojennej, w jaki sposób ukrywano, czy też raczej wydawano Żydów tuż po wojnie i w jaki sposób to zostało zapisane w literaturze. I Bożena Kew, no też jedna z kluczowych polskich feministek, to też jest rzecz, którą serdecznie Państwu Zresztą polecamy. O tym, jak antysemityzm łączy się z antygenderyzmem, piszą też Elżbieta Korolczuk i Agnieszka Graf w swojej książce. Nie jest to takie wprost, ale to tam się tli po prostu. No więc właśnie, to, że zrobiliśmy fantastyczne koło i zakreśliliśmy to
tą naszą wycieczkę, genderową wycieczkę. Moglibyśmy jeszcze długo po prostu rozmawiać o naszych książkach, bo jest ich wiele. Ale już kończymy. Jeszcze raz zapraszając Państwa na czwartkowe spotkanie. Na pewno bardzo, bardzo, bardzo interesujące. Kto się boi gender, o tej książce będą rozmawiać Agnieszka Graf, Elżbieta Korolczuk, Ewa Majewska, Tomasz Markiewka, Stanisław Obirek, a rozmowę poprowadzi Agata Szczęśniak z OKO.press. I także kiedyś z krytyki politycznej, więc bardzo, bardzo, bardzo serdecznie zapraszam. Nasze macki sięgają szeroko. Tak. Także jeszcze raz przypominamy o 1%. Dzisiaj już dziękujemy. Zapraszamy do lektury i do usłyszenia w następnym podcaście o książkach. Do zobaczenia. Do usłyszenia.